Nowoczesny sprzęt służący, tak jak mówiłem, do ratowania ludzi podczas zdarzeń drogowych, nie tylko drogowych, podczas katastrof jakichś w ruchu lądowym i katastrof na tle budowlanym, czyli gruzowiska, zawaliska, pomaga podnieść ciężkie elementy, by dostać osobę poszkodowaną. To tyle ze sprzętu technicznego. O sprzęcie ochrony dróg oddechowych, czyli o butli z powietrzem już Wam powiedziałem. Miejscu przeznaczonym do kąpieli. U nas na Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku ratownicy mają takie koło, mają też taki różny sprzęt, jaki my mamy na samochodach, który zobaczycie po przejściu na świetlicę, tam Wam Pan nawet pokaże ten sprzęt ratowniczy. Mamy tutaj, my to nazywamy famelka, a tak naprawdę to jest bojka ratownicza. Nie wiem, może jesteście za młodzi, żeby być po słonecznym patrolu, ale tam takie bojki były. Jak oglądacie jakieś tam różne filmy czy coś, to ratownicy, którzy na wodzie działają, mają takie panelki, czy też boje na co bardzo chętnie. Nie, dobrze. O. I takiego pacjenta mamy jak zwierzątko na smyczy. Jak nam wejdzie do wody, coś mu się stanie, to możemy go zawsze wyciągnąć, prawda? I głównie służy to do zabezpieczenia ratownika. Jak mówiłem Wam o bezpieczeństwie ratownika, to my też musimy dbać o swoje właśnie bezpieczeństwo. I jednym z takich elementów, który zapewnia nam to bezpieczeństwo w różnego rodzaju działaniach, jest coś spadnie nam na głowę, uderzy, te spodnie zakładamy na siebie, tak jak kolega. Tutaj ma polar, bo jesteśmy w środku, rozmawiamy z Wami, także nie musimy być ubrani w to. Następnie kurtka. Często wszyscy mają poprzypinane rękawice, żeby nie brać ich, nie zgubić i tak dalej. Po tym wchodzi helm na głowę. Ubrany strażak kieruje się do samochodu. Czeka na dyspozycję kierującego. Mogę jedną bierzemy do góry, tak? Jedną rękę wkładamy mu tu, pod ten. Tak? I wtedy na zasadzie dźwigni. Zobaczcie jak leciutko, bo to jest dźwignia. Tutaj łapiemy za ramię, przekręcamy go delikatnie na bok. Tak? Leży już i spokojnie może oddychać. Dobra, to ja każdy po kolei sobie spróbuję. To zapraszam, chodź.